No, nawet mi tu nawet plus 10 zapalasz teraz. No, czy ja zadaję na parapet tam? No. Albo pożegaj, albo nie. Ale jeszcze raz. Mówię, jest szpara. Krótką taką prezydenta. Antenę dałem na magnes i... Nie wiem, co tam idzie. Nagaj to, zaraz zobaczę. No i z Unidena tego, nie? Taki wynalazek tutaj mam, jakiś 550M plus Unidenek taki. A to już go mam trochę, nie? No ja tego mam pod ręką podłączonego, bo tam czasami jestem. No, ale chłopie, nie ma różnicy, czy to, no zresztą zobaczysz sobie. No dalej plus 10 masz, nawet jakbyś miał w środku tą antenę w domu. To nie wiem, czego. A tutaj no, to mi mówili, że tu idzie jak z beczki, nie wiem, może coś z mikrofonem, kurde, nie wiem, nie mam pojęcia. Bo to nie pierwszy ty jesteś, co mówisz, że to jakaś modulacja jakby z beczki po kurkach idzie, nie? No, po kapuście. Ty, a masz tam FM? To daj do FM-u. O Jezus Maria, to jeszcze jakby ci na tą beczkę jeszcze ci by wiadro założyli. Znaczy pierw wiadro, a później beczkę. Jak taka tragedia? No chłopie, szkoda gadać, naprawdę, kurde. No. Coś chyba nie halo. Chyba, że to w piątkach nadaje, ale ja cię tu słyszę. No nie wiem, no co ci mówię, taki wynalazek, nie mam pojęcia, no. Gdzie to nadaje? Może to nawet nie jest w częstotliwości, nie wiem. Nie mam pojęcia zielonego. No i z sygnału tam, nie wiem, plus 10 chyba, czy plus 20 ci na 9 jestów spadło. No to tutaj powinno być, kurde, niby powinno być lepiej w FM-ie, nie? No, a może to masz, wiesz... No, jakieś może to jest, no, niemieckie jakieś. Ale jak niemieckie, no to zazwyczaj w AM jeden jest, a na FM jest Z4. Nie wiem, mówię ci, nie mam pojęcia. To jeszcze tak jest, że jak włączasz je i przytrzymasz guzik echo, to jeszcze coś tam ustawiasz. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Echo ustawia. Tak, żeby lepiej z beczki było słychać. No, to mi tam napis, zobaczę, co to za radio jest. A daj z powrotem do AM-u, bo tu się słuchać i nie idzie. No, bejdź, jasne. No, tutaj o wiele lepiej idzie, także wiesz. A wcześniej to masakra była taka, że to szkoda gadać, nie? No. Kurde. A resztę co, popalone radia masz, czy dobre? Nie no, KPO jest dobre. Coś się stało, kurde, no szkoda mi jej trochę, bo coś tam się na nią wyprawiało. Ona świeci normalnie, tylko po prostu nie ma odsłuchu, nic nie szumi w głośniku i jednym guzikiem i drugim guzikiem idą kanały w dół. Także nie wiem, co tam się mogło wydarzyć, nie mam zielonego pojęcia. Ja, co ty tam masz, guziki czy przyciski masz? No kurde, to, ja nie wiem, co to za radio masz z guzikami, czy to przyciski masz, czy guziki? Czym? No w tym, co nadajesz, guziki masz, czy przyciski? Pokrętło. No bo mówisz, że guziki masz, no to nie ma. W koszuli co masz, przyciski, czy guziki? Ja ci mówię, on wie teraz. No to on wie, no to ja się pytam się ciebie o to, co ty masz, to teraz radio tego... Uniboxa. No ja ci myślę, co to jest, no. Znajdę tam na tyni. No ci myślę tego Uniboxa. Unidę jakiś kurwa M550 plus. Ja go tam gdzieś kiedyś kupiłem, kurde, za grosze. Chyba tam 20 czy 30 zł za to dałem. Ale powiem ci, nowy chodzi. Tam patrzyłem na Allegro. To nowy chodzi ponad 3,5 stówy. No, to wiesz, to koło nowego to nie stało. A to co to jest? To jest Uniden czy to jest Intek? To jest Intek. Intek M550 plus. Intek, nie Uniden. No przecież.
Przecież ty mówiłeś Uniden przed chwilą, mówię M550, mówię, to co, jakiego Unidena ma? No, to już wszystko jasne. Co nie usłyszy, to dopowie, nie? Cześć się tam tymi perfumami albo dezodorantem psiknij do mikrofonu i pod pachy. No, to jest stacja parapetowo-bazowa, tak? Z tego. Ze Szpary. A ja. No, no, to nagrywam już 5 minut, zobaczymy co to tam pójdzie. No. Pewnie słychać mnie, kurde, pożal się Boże, no ale co zrobisz? Na razie tak musi sobie być. No to jeszcze zasilacz mam tutaj słaby, nie? Nie wiem, może on prądu nie dostaje tyle co trzeba, bo tu widzę, że jak gadam, to wszystko mi przygasa tutaj. No, może tak pobiera te silne 4 waty, nie? No, a sprawdzałeś jakieś tam SWR-a na tej antenie ma, albo w ławę za da parapet daj i już. Nie sprawdzałem, nie mam nawet SWR-a, żadnej miarki, żeby zmierzyć. Nic nie wiem. Tak jest przyklejono na parapecie, na magnesie i nie wiem jaki jest SWR, nie mam zielonego pojęcia. Może jest dobre, a może jest, kurde, ponad 3, nie wiem. No, to będzie Radio Maria tam w tym. W radiach może, no. Ale nie, no jakoś tam słychać, wiesz, no w FM-ie może, u mnie coś jest nie tak, nie wiem, może, ale to tam w FM-ie masz słabiej, tu masz lepiej, nie? Tak to wygląda. Ty, albo dawaj może na pierwszy kanał, zobaczymy jak to wygląda. Może tam będzie lepiej, pierwszy kanał daj na chwilę. No jestem, dobra, weź się pokaż. Raz, dwa, no jestem na pierwszym. Coś się tam zmieniło, czy nic? Czy się pokruszyło? No nie, a daj do FM-u. No jest FM, 1, 2, 3. 4. Kaszpirowski, co tam? Kaszpirowski, no tak samo jest, nie? Nic się tam nie dzieje, tylko ja mam jakieś tam większe zakłócenia takie, wiesz? To nie wiem, co to może być, no. Tu pewnie gdzieś... Gdzieś z bliska, nie? Także tak to jest. Dobra, to daj może teraz 40 program. 40 program, panie. I co tam? Co tam się wyprawia? No dobra, to z powrotem do AM-u, bo tutaj to jest, wiesz, beczka. No, zaraz będę oglądał, panie, co to tam się, kurde, wyrabia. Z tym wynalazkiem tutaj moim. No, nagrywa się. Tak jeszcze podziągniemy z 2 minuty, to będzie 10 minut, to taki materiał, to będziesz się słyszał. No, wrócisz przy okazji, nie? Tam, kurde, połączenie, mega, kurde, odległość, Szpara, kontrabaza, nie? No, to będziesz sobie słyszał tam dokładnie. No, ale to ile od nas jest tam? W sumie z 1,5 kilometra jest może, to nawet chyba nie będzie. Jak ja tam idę na garażę, to sobie włączam aplikację, no to tak jest 1200 tych metrów, nie, także to. A do ciebie to może tak będzie. No, w zaokrągleniu, można tak powiedzieć. 1,5 kilometra, nie, stacja bazowa. Bazowo-parapetowa. No, dokładnie, tak może być. Ja piszę taką krótką antenę od prezydenta, nie, na tym magnesie. Ja była nie podłączę, bo nie mam przejściówki. Tam mam magnes na PL-kę, nie mam DV magnesu, nie? A przejściówkę oddałem Manikowi. Także nie mam, kurde, jakiej zamontować, panie. No, to musisz zakupić taką rezerwową i tyle, nie? Jak będziesz śmigał, nie? Także tak to ja mam też u siebie tutaj, bo mam tam taką, wiesz, na, tam na 80 metrów taką magnesówę mam też właśnie i ten. I potrzebowałem tego grzyba. Przejściówkę od ciebie przecież pożyczoną, bo i od Mańka miałem, tobie oddałem, Mańkowi oddałem i zostałem bez. No będę sobie musiał kupić, zapatrzyłem na ty, to po 3-4 dychy są, nie? Tam Siriusy jakieś, to powiem Mańkowi, to mi zamówił i będę miał swoją, nie? No, albo dołóż i magnes kup od razu z PL-ką i cześć pieśni, groba bariba, nie? Jak to się mówi, nie? No, też jest to ten magnes, ten był ten. Jak to się ten, no, przejściówkę trzeba jeszcze opić. No, przydałoby
kasa w tym radiu. Ten kurde esmet cały śmieszny, bo tu wychyłowy jest esmet, nie? Także wszystko tutaj gaśnie, bo ja nie wiem, pewnie prądu nie dostaje tyle, co trzeba po to. Jeszcze ten stary zasilacz tutaj mam podłączony, wiesz, który, nie? No, ale przecież ty kupowałeś jakiś zasilacz tam, taki 30 amper chyba, czy ile to? No co to, folii trzymasz, tak, dla potomnych? No masa wziąłem zasilacz, masa. 30 amperowy. No to jest gdzieś tam, kurde. W pudełku leży. Radia w pudełkach, wszystko w pudełkach, no, to kurde, albo ja zapomniałem, bo ty jesteś kolekcjoner, no to tak, tak, no. No, on wie, tutaj gdzieś będzie szukał nowej na pewno jeszcze, z folią mniej i by się tasował później. Nie no, z folią to już nie dostanę, ale człowieku, jakby była okazja taką nurkę, sztukę i giełkę wziąć, od razu bym kupił, nawet bym się nie zastanawiał. No, z uchwytem jeszcze, nie? Montażowym, kurde? No, jakie się miało to on wie, pamiętam, ja miałem tą bez FM-u. Ze skanerem to jeszcze tam był, co tam, skrót mocy był zakładany, plus 10, plus 15 i chyba płytka była jeszcze dostawiana, taka na 120 programów, nie? No, także takie czasy były, no. Skrót mocy to z radia to 10 mW szło, jeszcze tam Zbyszek to zakładał. No, tak to wychodziło. Tam się na wyświetlaczu jeszcze się diody wymieniało, żeby kolorowe było. Były, ale ja w swojej nie wymieniałem, zostawiłem tak w oryginale wszystko, nie? Także tak to jest. No, ty już 12 minut się nagrało, także zaraz tam wrzucam. No, to wrzucaj. No to jak mówisz, on wam dał bardzo duże możliwości. Jakiś tam kurde skrót mocy można było założyć pokrętło, pokombinować trochę. Dlatego mówię, taką onrę w dobrym stanie, to powiem ci, że naprawdę bym wziął. Bo na tą swoją jest zły, że coś tam się z nim wyprawiało, ale to też moja wina. Bo na bani po prostu tam ją kurde odwrotnie podłączyłem, bieguny, zasilanie. No i coś się wydarzyło. No. Nie wiem dlaczego się bezpiecznik nie spalił, ani dioda zabezpieczająca, tylko tak wyszło jak wyszło. Nie wiem o co tu gadam, no ale tak się stało. Ty, a ty co, ty no, chycony to podłączałeś? Chyba zrobiony byłeś, nie? No zrobiony! Z pasiorem gadałem i kurde, tam mi kazał wymieniać radia. Podłączka po, za chwilę to. Zobaczymy, tak zacząłem kurde przełączać te radia z jednego do drugiego, że to mądrze podłączałem to plus do minusa, minus do plusa, tylko coś strzeliło, zaśmierdziało, dymek poszedł, ja ją rozkręciłem i tam taka końcówka mocy na pięciu nóżkach pękła w pół, ale ona tak pękła, że symbol było widać. Ja ją wylutowałem, złożyłem ją do kupy, symbol było widać, poszedłem na budowlaną, kupiłem taką końcówkę. Gościu mi dał taką samą, przyszłem, wlutowałem to z powrotem, ale nic się nie zmieniło niestety. No, może źle wlutowałeś albo coś, może tam jeszcze musisz poprawić. Przyszłem to blisko, a przyszedłem to daleko. Jakoś tak. No, no to dobra. Ty, zaraz 15 minut będzie, to się będzie wgrywać 2 dni. Bo to będzie w tym, w 4K, w HD, Full HD. Dobra, starczy już, no dawaj, kurde, wrzucaj. To nie musi być takie długie, ja tylko chcę zobaczyć, jak idzie z tego, nie? To tam, kurde, 2 minuty by wystarczyło, to nie będziesz, kurde, filmu długometrażowego tam nagrywał. No, to pozdrów teraz moich widzów ładnie tutaj. No i może następne filmy się nakręcą. Sobie przewód, bo zakupiłem końcówki. No i muszę po to do niego iść, bo już to leży u niego ponad miesiąc czasu, także to muszę odebrać i będziemy montować. A, flaszkę chyba, no i tam na morwy pójdą tam do lokalu. No, dronem latać będę. Wczoraj było latane. No, wysłał mi tam zdjęcia, widziałem, fajnie to, no, tylko wiesz, no, to pogoda musi być, jak jest pogoda ładna, wiesz, przejrzystość, to fajnie, a tak, jak jest zachmurzone, to co to tam widać, nie? Trochę słabo, no, musi zrobić tutaj lot nad antenami. No, mówi, że zrobi inspekcję swoich anten, ale to jak będzie miał czas. A wczoraj chciał, żebym z nim szedł, nie? Mówi, nie chciałby się wychodzić z domu, to... Też mi to wysyłał, to widocznie poszedł sam na te morwy, nie? Mi się nie chciało nawet z chałupy nigdzie wychodzić, to...
Polasz chyba sam. I się tam posuwał, nie? No, chyba tak. Dobra, kończę i wrzucam to. Dobra. Ciach, baba riba, no. Miałeś pozdrowić tu. Ja, widzisz, drogę dam. Odkupuj od niego tego drugiego drona. Bo on ma dwa teraz, już wiesz o tym. No, to tobie niech sprzeda, by ci na dwa latać. Ja nie chcę, mnie to nie bawi. Ja nie będę latał, kurde, i zdjęcia robił. Po co mi to? Mi to niepotrzebne. A z tego, co wiem, to on ma dwa, to... Odkup się od niego jednego, tego starego i... Będziecie latać oba. W koło, nie? Nie, no to niech jeszcze nakupić 10, to może go tam podniesie do góry. No. Będzie ta latać po świnicy i inspekcjantę robić. A, kominiarskie chyba drony. No dobra, kończę. Miałeś pozdrowić, jeszcze raz mówię tutaj. No dawaj, pójdzie to dla potomnych. Jak dla potomnych, no. Co by się wybrało? Pozdrowienia. W temacie tyle. Tam Mańkowi, jak myślę, że o Maniek, Mańka też pozdrawiam. No, dobra, poszło. To kończę nadawanie.